Rzeka Warta, Puszczykowo, centrum Wielkopolski. Witam Was na planie kolejnego odcinka MasterChefs, a dzisiaj na ruszt weźmiemy kurę. Będzie to cycek kurzy, do tego będą figi, bakłażany, będzie cukinia. Tak trochę bushcraftowo, bo jestem w takiej zielonej koszuli, mam przy sobie niezłego haja i zapraszam Was do odcinka. Do produkcji naszego dania potrzebuję kurzy filet, do tego figi, które dostałem w znanej sieciówce, cukinie, bakłażany, to wszystko będę grillował, to będzie wyglądało ładnie i miejmy nadzieję, że też będzie dobrze smakować. To, czym chciałbym się Wam pochwalić i trochę wylansować, to jest to, że używam cast iron, czyli żeliwnej patelni grillowej. Ona ma trochę oleju, bo jest zakonserowana, ale jest czyściutka, także ją teraz odpalam, dajemy gazu, dobra. Gaz już leci. Odcinki mają być takie troszkę leśne, bushcraftowe, także pierwsze co zrobimy, to zabierzemy się za wrzucenie kury na gorącą patelnię. Kurę zawsze kładziemy z kurą do dołu. Powinienem Wam powiedzieć, że ona była 2 tygodnie marynowana, ale Wam tego nie powiem, bo tego nie zrobiłem. Zrobię to dopiero teraz. To ma być taka troszkę, wiecie, survivalowa kuchnia, dlatego też ubrałem tą zieloną koszulę. Finkę mam z tyłu. Chodzi o to, żeby pokazać, że jestem taki trochę, wiecie, bardziej hardkorowy, taki trochę harcerz albo niespełniony żołnierz, nie? Albo po prostu, wiecie, zwyczajnie chce się wtopić w tłum. Kura się robi. Zabiorę się teraz za przygotowanie naszych warzyw, bo one będą grillowane. Będziemy kroić cukinię. Ja odcinam tą dupkę, bo po prostu jej nie lubię. Aha, ej, pozbieramy to wszystko potem, tak? Żeby się nie bolało tam nic. Do wszystkich wegan, wegetarian, nie bójcie się. Ten bakłażan nie miał matki. Ale taki widać zawzięty. Poszedł. Dobra. Kurde, skóra twarda tej. Nie tak nie miała wyglądać. Zobaczymy, co na to nasza kura. Nasza kura jeszcze. A my w tym czasie położymy już warzywka. One się mają trochę zgrillować. Patelnia ma bardzo mało oleju na sobie. Uważajcie z dotykaniem patelni, ona jest bardzo gorąca, łatwo się oparzyć. Jak zobaczycie sobie odcinki wcześniej, też nad wartą, ja oczywiście się oparzyłem. No i gwoździem programu będą figi. Będziemy je również grillować. Dobra. Odwracamy pana kurczaka. Kura się, widzicie, nabrała trochę kolorów. My ją trochę podkoloryzujemy pieprzem i solą. I podlejemy trochę oliwką warzywa, bo jest tego za mało. Oleju używamy takiego, bo innego nie mamy. Ja wiem, że nie wlewa się zimnego oleju na gorącą patelnię, ale to jest mój program kulinarny, to jest moja wina. Ja mogę z tym zrobić, co mi się podoba. Zwróćcie proszę uwagę na okoliczności przyrody. Warta powoli meandruje, ludzie na spacerach, całe rodziny i my w wspólnym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, czy taka forma odcinku Wam pasuje, ponieważ będziemy starali się przechodzić z domu, z domowej kuchni, przepraszam, domowego studia, będziemy starali się przechodzić w plener. Także Wasze komentarze są dla nas bardzo istotne. Kura powoli dochodzi. To, co ważne w grillowaniu kurczaka, pamiętajcie, aby ten kawałek był w miarę równy. Czyli jeżeli macie cały filet, który jest mniej więcej jak ręka, gdzie śródręcznie jest... Ale od... Gdzie śródręcznie jest zgrubienie, a na palcach zdrobnienie, przekrawajcie go w miarę w pół, aby ten plaster był jednolitej grubości. Dobra, powoli prostujemy. Słuchajcie... Natłok, to chyba Robert Makłowicz chciał się dograć, ale spokojnie panie Robercie, my pana bardzo lubimy, także oddzwonimy. Sprawdzimy, jak ta kura
środku się ma. Ja widzę, że mięsko jest bardzo soczyste. Także długo damy jeszcze tak na chwilę. Niech się podjara to mięsko. I za chwilę kończymy. Powiem Wam osobiście, że dużo bardziej wolę odcinki w terenie. Pod warunkiem, że jest tak ładnie jak dzisiaj, bo normalnie nie jest tak ładnie jak dzisiaj i camping studio. Dobra, kurka zrobiona. To co, grande finale? Zobaczcie, grillowana figa, grillowana kura, bakłażan, cukinia. Tutaj wszystko się zgadza. Z przypraw dałem tylko sól i pieprz. Mogłbym to jeszcze suto pokropić cytryną, ale nie chcę tego robić. Jestem ciekaw, jak to nasza figa. Zobaczcie, jak ona się ładnie rozpada. Już, o. No figa generalnie zajebista. A to jest ta kura. Widać, jaka soczysta jest. Słuchajcie, ważna rzecz odnośnie kury. Kura lubi dużą temperaturę od razu. Nie dawajcie jej na zimny olej, na małą temperaturę, bo wam wyjdzie laczek. To jest dobre. Bakłażan, teren. Kurwa. Mlaskanie i pyszynaje. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takiej scenerii. Dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że będziemy się widzieli cześć na kanale. Aha, i wyślij link koledzy koleżance, co? Dzięki bardzo, do zobaczenia. Cześć. I'm in the big leagues, Tony don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwin' a fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip.